Marian, to jest jakby luksusowo. Zarysowała ci samochód. Co ty, poczekaj! Starałam się wychować moją córkę na silną, atrakcyjną kobietę, taką jakby jak ja. Przestaję się dziwić Piotrkowi, że on się wyprowadził. Był nieznośnym Piotrusiem, z którym tylko Kasia potrafiła dać sobie radę. Jaka Kasia? No zapraszam, herzlich willkommen. A co, niepodobny? Może do jakiejś pracy powinien pójść, nie? Po co? Ma tutaj w domu wszystko, co lubi. Marcinek? Niespodzianka! Wnoja moja kochana! Babciu, a ta hala na babci polu? No bo ja to mam pomysł, co by z tą halą zrobić. To jest ten skurczybyk, co mi przerysował samochód. Witam pana. Marcina biją! Pan profesor, przepraszam. Kasia? Wiesz, w jakiej sytuacji spotkałam ją po raz pierwszy? W łóżku z twoim ojcem. Marian! Piłaś? Nie byłem. No to powiedz Gibraltar. Byłem. A powiesz mi, co planujesz? Dyskoteka. Piotruś? Kasia! Pani inspektor! Pani pozwoli, Marcin Zawada. Zakała rodziny, leń, drań, pirat drogowy i potencjalny kryminalista. Bardzo miło panią poznać. A kto przyjechał? Dziewczyna naszego Marcinka. Marcin! Holandka czy Chińka? Japonka. Polka to ja jestem. Zrób mi zaraz tutaj skrętę. Ty narkomanie! Józek, wyłącz! Przepraszamy! Józek trochę głuchy! Sama jesteś głupia!